i rannym było naprawdę ciężko. Miasto było w ogóle nieprzejezdne we wszystkich kierunkach, praktycznie również ta droga główna, międzynarodowa trasa też była nieprzejezdna. Serce się kraje, myśmy rok temu to przeżyli tak pięknie, myśmy wszystko, tą infrastrukturę publiczną, prawda, wyremontowali i tą kubaturową i drogową, mostową, no i z powrotem to wszystko. Kiedy to rzeka wystąpiła, Wielopolka. Zabudowania, które leżą, można powiedzieć, w dolinie rzeki Wielopolki, zostały zalane. U mnie było około 60 cm, w gospodarczym więcej, bo jest troszkę niżej. U sąsiadów, którzy mają niższy teren, było więcej wody. Most nowy pod obwodnicą, już od strony Robczyc, gdzie jest przechylony, zaczepiała woda o belkę. Tutaj na tej ścianie widać, dokąd była woda. Widać. Dzisiaj jeszcze jakieś 3 godziny temu. Czyli ta ciemna krecha, prawda? Z tamtej strony już dźwigary nie przepuszczały. Czyli to jest przejście, które ma wam służyć po budowie obwodnicy. Tak. Dla naszych dzieci, wnuków. No i dla was.